Opowieści Kingi, część czwarta, Perłowy wodospad. Na początku XX wieku życie wyglądało inaczej niż teraz. Nie było tak rozwiniętej techniki. Ludzie żyli bliżej natury. Wiele rzeczy było wykonywanych ręcznie. O podstawowe potrzeby większość osób musiała troszczyć się we własnym zakresie. Nie było telefonów, chociaż Alexander Bell opatentował ten wynalazek już w 1876 roku, ale te urządzenia były dopiero w powijakach. Pierwszy telefon był inaczej skonstruowany niż współczesne, ponieważ słuchawka i mikrofon nie były ze sobą zespolone. W 1896 roku Bell udoskonalił swój wynalazek i pojawiły się wówczas pierwsze telefony z okrągłą tarczą do wybierania numeru. Zmiana wybierania numeru z tarczy na klawiaturę nastąpiła dopiero w 1963 roku. Pierwszy telefon w Polsce pojawił się niedługo po opatentowaniu przez Bella. Wtedy też rozpoczęto budowę linii słupów dla telefonu i telegrafu. W styczniu 1878 roku w Warszawie zorganizowano publiczną prezentację możliwości telefonu. Połączył on cukiernię w Ogrodzie Saskim z zakładem optycznym na ulicy Niecałej. Duże zasługi w rozwoju telefonii w Polsce położył polski inżynier i wynalazca Henryk Machalski. W 1879 roku opatentował mikrofon proszkowy i telefon oparty o taki mikrofon. Telefonia rozwijała się na całym świecie systematycznie. W 1865 roku było już 182,5 miliona aparatów telefonicznych, a w 1956 firma Ericsson ze Szwecji opatentowała pierwszy telefon komórkowy. Dzisiaj nikogo nie dziwią telefony komórkowe, dotykowe i ich ogromne możliwości. Dzięki nim możemy się komunikować, uczyć, bawić, wykonywać operacje bankowe, łączyć z internetem, oglądać filmy i obsługiwać urządzenia domowe. Co ma telefon wspólnego z wyskupkami? W czasach dzieciństwa małej Kingi nikomu nie marzyło się ani radio, ani telefon. Nie było też elektryczności. Ludzie żyli skromnie i większość prac wykonywali we własnym zakresie. Jesienią i zimą spotykali się w chatach przy blasku lamp naftowych, aby wykonywać prace, na które nie starczało czasu na wiosnę i latem. Pewnego listopadowego dnia 1907 roku, kiedy Kinga miała 8 lat, do chatki jej rodziców ktoś głośno zastukał. Wszyscy domownicy i sąsiadki, które zebrały się na wyskupki, zwróciły oczy w kierunku drzwi. – Proszę – odezwała się Katarzyna, mama Kunegundy. – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – rzekł jegomość, który okazał się w drzwiach. Na wieki wieków, odpowiedziały chórem kobiety i dzieci zgromadzone wokół stołu. A zachodźcie no kumie, zaprosił serdecznie Wojciech, tata Kingi. Józio, zawrzyj za gościem drzwi, zawyrokował tata. Trzynastolatkowi nie trzeba było długo powtarzać, gdyż chłopiec był bardzo ruchliwy i siedzenie w domu bardzo mu doskwierało. Już od dłuższego czasu wiercił się niespokojnie. Jedyna rzecz, która trzymała go w chacie z kobietami i dziećmi, to była jego rówieśnica, piękna Ruzia, na którą chłopiec zerkał spod oka. Tak bardzo zauroczył go tajemniczy uśmiech, rozmarzone spojrzenie
i malinowe usta, smukłe jak sarenka szkolnej koleżanki. Ale wracajmy do Starowiny, który zaszedł do państwa Franczyków w gości. Starzec, lekko przygarbiony, z długą, siwą brodą, wysuszonymi i pomarszczonymi dłońmi, na których znać było każdą, nawet najcieńszą żyłkę, trzymał w jednej dłoni kij, a przez drugą miał przewieszony worek podróżny. Twarz jego, poryta bruzdami i pokryta starczymi plamami, sprawiała wrażenie, jakby miał co najmniej 100 lat. Odziany był w grubą pelerynę z szorstkiego sukna, a na kapturze widoczne były resztki wyliniałego lisiego futra. Na nogach miał coś na kształt traperskich butów. Cała postać budziła jednocześnie lęk, ciekawość i szacunek. Jego wiekowy wygląd i antyczna postawa nijak się miały do bystrego, niemalże młodzieńczego spojrzenia i, jak się potem okazało, bystrego i nieprzeciętnego umysłu. A podejrzże tu dziewczynko, zwrócił się starzec do Kingi, patrzącej oczyma szeroko otwartymi jak dwa jeziorka. Kunegunda dygnęła lekko i błyskawicznie znalazła się koło dziadunia. Ten wręczył jej swój kij podróżny i worek i rzekł: pamiętaj, to są moje największe skarby. W nich jest cała mądrość świata i historia ludzkości. Tylko nieliczni na ziemi mogą otrzymać ten dar. Zostałaś wyróżniona, bo czuję, że jesteś wyjątkową osóbką. Dziewczynka z przejęciem przyjęła z rąk starca jego akcesoria i położyła je na skrzyni zawierającej największe skarby rodzinne: tradycyjne stroje góralskie, świąteczne przyodziewki, chusty, gorsety i inne najcenniejsze rzeczy. Wędrowiec po chwili spoczął na ławie pod oknem, a jego peleryna powędrowała koło przypiecka. Była wilgotna od listopadowego chłodu i domownicy pomyśleli nie tylko o przyjęciu gościa, ale również o zagrzaniu i wysuszeniu jego przyodziewku. Błyskawicznie przed starcem stanął kubek lipowej herbatki i talerz gorącej kartoflanki. Dziękuję, dobra kobieto, zwrócił się do Katarzyny wędrowiec. Jedzcie na zdrowie, dziadku, odpowiedziała mama Kingi. Podczas gdy gość się posilał, kobiety zgromadzone w izbie kontynuowały swoją pracę. Z białych lnianych woreczków delikatnie wyjmowały gęsie pióra zebrane latem i skubały puch, przekładając ten delikatny skarb do innych mieszków. Zanim wędrowiec wszedł do izby, było tam gwarno jak w ulu. Dzieci popiskiwały i dokazywały, kobiety na przemian śpiewały i opowiadały niestworzone historie. Teraz w obecności obcego czuły się trochę onieśmielone. Trzeba powiedzieć, że takie spotkania jak wyskupki miały konkretny cel. Pozyskany puch służył potem domowników do wykonywania poduszek, becików i pierzyn. Górale musieli na czymś spać i czymś się przykrywać. Hodowla gęsi czy kaczek miała na celu zaspokojenie nie tylko potrzeb żywnościowych czy zaopatrzenia w mięso, ale także regularnie podskubywano te ptaki domowe, żeby ich pióra mogły posłużyć potem do wytwarzania rzeczy niezbędnych do spania. Zbierano te piórka w każdym gospodarstwie przez całe lato, po to by jesienią i zimą poddać je ostatecznej obróbce. Uzyskany puch służył nie tylko domownikom, ale też jego nadmiar był sprzedawany mieszczuchom, którzy również kochali leciutkie, milutkie i cieplutkie puchowe pierzynki. Dla niezamożnych górali była to, oprócz sprzedaży mleka, serów, jaj, zboża, dodatkowa forma zarabiania na utrzymanie rodziny.
Z tradycją wyskubek wiąże się nie tylko praca, ale również zabawa. Skubanie pierza odbywało się rotacyjnie. Przechodzono z tą pracą z domu do domu. To był swoisty rytuał. Jedna kobieta w domu zanudziłaby się taką pracą. A w ramach pomocy sąsiedzkiej, kobiety przygotowując materiał na pierzynki, kultywowały tradycje góralskie, urozmaicając nudną pracę opowieściami i przyśpiewkami regionalnymi. Takie wieczory były często bardzo wesołe, bo mężczyźni grający na instrumentach również pojawiali się w gromadzie kobiet i dziewczyn i przygrywali skoczne melodie. Wyskupki często na koniec dnia kończyły się potańcówkami, w których najchętniej uczestniczyła młodzież. Puch, który zgromadzono, był również bardzo ważny dla panienek. Każda wychodząca za mąż dziewczyna dostawała w wianie poduszki i pierzyny. Im bardziej zamożna była rodzina panny młodej, tym więcej ich otrzymywała. Była to również kwestia statusu społecznego i świadczyła o zamożności gazdy. Ale wróćmy do naszego przybysza. Starzec, posiliwszy się, został otoczony przez ciekawskie dzieci. Na czele pojawiła się oczywiście Kinga. Dziaduniu, zaszczebiotała pieszczotliwie. Może opowie nam dziadzio jakąś historię? Zapytała z nadzieją w głosie Kunegunda. Wędrowiec odchrząknął, zamyślił się i jakby przenosząc się w inny wymiar, zaczął swoją opowieść. Było to bardzo dawno temu. Ani mnie, ani was, ani nikogo tu z obecnych nie było jeszcze na świecie. W tej okolicy mieszkało niewielu gospodarzy, a bieda była chlebem powszednim. Ludzie jak to ludzie, byli dobrzy i byli źli. Kiedyś na progu domu bogatego gospodarza pojawiło się maleńkie zawiniątko. Pies Rudek głośnym szczekaniem zaalarmował mieszkańców. Pies kręcił się, wykonując piruety i podskakując jak sprężyna. Jego niepokój udzielił się też czarnemu kotu. Jazgot i wycie psa oraz syczenie kota obudziły rozespaną jeszcze gaździnę. Wyszła na próg chałupy w koszulinie z kołtunem włosów ciężko opadających na ramiona. Przetarła zaropiałe oczy i w szarym przedświcie zauważyła pod nogami tobołek. Ki czort! Powiedziała do siebie i sięgnęła po paczuszkę. Rozwinęła lekko szmaty i z niedowierzaniem ujrzała bladziutką buzię noworodka. Antek, chodź natychmiast! Wrzasnęła na męża, który jeszcze wylegiwał się pod pierzyną. Czego wrzeszczysz, kobieto? Pali się czy co? Burknął chłop. Gorzej, wstawaj, a to ci niespodzianka! Złośliwie syknęła Genovefa. Chłop rad nie rad przeciągnął się na łóżku i powoli ruszył ku drzwiom. Zaskoczony dziwnym prezentem, za nie mówił. Skąd ta istota się tutaj wzięła? Szczerze się zatroskał. Jakby mało było gąb do wykarmienia, skwitował stanowczo. I co ja mam zrobić z tym dzieckiem? Zapytała Genovefa. A mnie skąd wiedzieć? Odburknął mąż. Zwołaj mi tu natychmiast wszystkich gospodarzy z żonami, rozkazała stanowczym głosem gaździna. Po chwili Antoniego nie było już w chałupie. Pobiegł powiadomić innych o dziwnym znalezisku, które o świcie pojawiło się na progu jego gospodarstwa. Jak zwykle w tak niecodziennych okolicznościach zebrała się ludność całej osady, aby zadecydować o losach niemowlęcia. Co należy uczynić z tym dziecięciem? Zapytał Antoni. Pierwszy
głos zabrał stuletni Wacław. Myślę, że skoro to na twój próg, Antoni, trafiło niemowlę, to twoja decyzja i twój obowiązek, bo w życiu nie ma przypadków, przemówił starzec. A co inni o tym myślą? Zapytał gospodarz. Wszyscy pospuszczali głowy. Każdy we wsi wiedział, że Antoni jest najbogatszym gazdą. Reszta ze swych lichych, kamienistych pól nie była w stanie przyzwoicie wyżywić swoich domowników. A co dopiero wziąć sobie na kark niemowlę, które zanim się odchowa, wymaga nie lada zabiegów i środków. Nikt się nie odzywał, tylko wszyscy w duchu szemrali i byli wściekli na Antoniego, że wciąga ich w swoje problemy. Nie dlatego, że byli to źli ludzie, ale dlatego, że byli biedni i bali się pogłębić swoje ubóstwo. No co, nie znajdzie się nikt, kto ma choć odrobinę odwagi, żeby się odezwać? Zirytował się Antoni. Cisza, jaka zapanowała, była nieznośna i wydawało się, że trwa całe wieki. Po pewnym czasie z szeregu wyszła wdowa Zuzanna i przemówiła, zawstydzając wszystkich bogatszych od siebie. Ja wezmę to dziecko i zaopiekuję się jak własnym, stwierdziła stanowczo kobieta. Powiedzcie mi tylko, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka. Wszystkich zamurowało to pytanie, bo podczas gdy inni myśleli o pozbyciu się problemu, Zuzanna martwiła się przede wszystkim o tę maleńką, żywą istotę. Genowefa wzięła zawiniątko i położyła na łóżku. Potem rozwinęła gałganki i ruszyła szybko do zgromadzenia. To dziewczynka, oznajmiła szorstko. Wróciła po niemowlaka, okręciła na nowo szmatkami, wzięła na ręce i wyniosła tłumoczek przed drzwi. Oto twój skarb, powiedziała ze złośliwym przekąsem gaździna i podała oseska Zuzannie. Witaj, maleńka, wyszeptała wdowa. Będziesz miała na imię Jaśmina, bo pojawiłaś się, jak zakwitły te najpiękniejsze i najwonniejsze z kwiatów. Roztoczysz wokół siebie taki czar i piękno, jakie rozsiewają te królewskie kwiaty. Będziesz kusiła powabem i pięknem, a dobro twoje przetrwa wieki. Nigdy nie ogarnie cię mrok i pozostaniesz na zawsze na tej ziemi, na pamiątkę tego dnia, w którym wybrałaś sobie ten zakątek. Minęło kilka lat. Jaśmina rosła i wychowywana przez Zuzannę stawała się coraz mądrzejsza. Jej uroda była obiektem zawiści i zazdrości wszystkich koleżanek. Była szczupła i filigranowa, ale stanowcza i zdecydowana. Nikt nie miał wątpliwości, że w tym drobnym ciałku jest ogromne serce i nieprzeciętny duch. Praca była dla niej balsamem, dobre uczynki pokarmem. Gdzie się nie pojawiła, roztaczała wokół atmosferę ciepła i przyjaźni. Wdowa, która z trudem wiązała koniec z końcem, nigdy nie narzekała i była szczęśliwa, że przed laty podjęła taką decyzję. Trudy wychowania Jaśmina wynagradzała jej uśmiechem, posłuszeństwem, pracowitością, poczuciem humoru i nieustannym optymizmem. Jej szczerość i miłość były zapłatą za wyrzeczenia Zuzanny. Matka i przybrana córka razem pracowały u bogatszych gospodarzy, często za przysłowiowy kawałek chleba. Ale one nigdy nie narzekały. Były szczęśliwe, bo miały siebie. Jaśmina wyróżniała się wśród dziewcząt ze wsi, bo jej perłowe włosy rosły tak szybko,
że często sięgały prawie do kostek. Dużo było zachodu z ich czesaniem i zaplataniem. Któregoś ranka zazdrosne koleżanki Hanka i Basia zaprosiły Jaśminę na wycieczkę. Dziewczynka nigdy nie była przez nie zapraszana i bardzo się ucieszyła, że będzie mogła się z nimi zaprzyjaźnić. Zebrała do fartuszka kilka jabłek, żeby móc poczęstować koleżanki. Dziewczynki wyruszyły razem wesoło podskakując. Nie uszły jednak zbyt daleko. Przeszły tylko większy strumień, który dzisiaj nosi nazwę Głębieniec, i podeszły pod górkę, na której był niewielki lasek, a ponad nim wznosiły się zbocza porośnięte trawą. Hanka i Basia zaproponowały postój. Zaczęły wychwalać Jaśminę i zaproponowały, że uczeszą jej włosy i zrobią fryzurę, jakiej nigdy dotąd nie miała. Dziewczynka szczęśliwa, że koleżanki ją zaakceptowały, zgodziła się, żeby rozplotły jej perłowe włosy. Gdy tylko to nastąpiło, koleżanki zamiast czesać, zaczęły ciągnąć Jaśminę za jej długie do kostek włosy. Dziewczynka prosiła, żeby przestały, ale one z jeszcze większą furią szarpały całe pasma. Nie zwracały uwagi na łzy i prośby Jaśminy. Nikt nie słyszał tych skarg, bo było zbyt daleko od osiedla. Hanka i Basia z dziką furią pastwiły się nad koleżanką. Były zadowolone ze swej pomysłowości i siły. – Myślisz, że jesteś najpiękniejsza i najlepsza? – syczała Hanka. – Masz to, na co zasłużyłaś, przybłędo – krzyczała Baśka. – Płacz sobie, i tak nikt cię nie usłyszy. Nikt ci nie pomoże, komentowały złe koleżanki. Ich śmiech rozległ się po łąkach i lasach. Dotarł do koron drzew. Nagle, mimo że było lato, zerwał się lodowaty wiatr. Ręce złych dziewczyn pokrył szron. Kiedy próbowały się uwolnić, włosy Jaśminy jeszcze bardziej przymarzały do ich rąk. Dziewczynce udało się wyrwać koleżankom. Rzuciła się do przodu przed siebie i już nie czuła bólu szarpanych włosów. Wydawało jej się, że jej włosy tworzą bardzo długą, perłową wstęgę. Kiedy stanęła na kamieniu, zorientowała się, że z każdym krokiem przybywa skał, ale jej kroki były lekkie i poruszanie się nie stanowiło problemu. W pewnym momencie odwróciła się i zobaczyła, że stoi na stosie kamieni, które utworzyły wodospad, a jej włosy zamieniły się w perłową wodę, ściekającą po skałach i tworzącą strumień, który małą dolinką biegnie wartko do dorzecza Głębieńca. – Perłowy wodospad – wyszeptała Jaśmina. – Jaki on cudny! Najpiękniejszy i najczarowniejszy na świecie. Po chwili wiatr ustał. Na niebie pojawiła się błyskawica, po której nastąpiło silne wyładowanie elektryczne i ogromny grzmot. Hanka i Baśka za nie mówiły, a po powrocie do domu ich mamy nie mogły zrozumieć, co im się stało, że w środku lata wróciły z odmrożonymi dłońmi. Jaśmina wróciła do domu smutna, bo nie udało jej się zaprzyjaźnić z koleżankami. Ale z drugiej strony ogarniała ją prawdziwa euforia, bo mogła zakomunikować swojej mamie, że odkryła nowy wodospad w ich ukochanych górach. Początkowo Zuzanna nie dała wiary opowieściom córki, zrzucając to na karp jej bujnej wyobraźni. Przytulała dziewczynkę i głaskała jej perłowe włosy. Nie wiedziała, że wkrótce przekona się, że Jaśmina nie kłamała. Wędrowiec zakończył swoją opowieść. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem tego przekazu. Niektórzy nie wiedzieli, co powiedzieć.
Tylko mała Kinga zripostowała. Perłowy wodospad! On na pewno tak powstał, jak dziadek mówi. Dziękujemy za tę opowieść. Podbiegła do starca i mocno pocałowała go w rękę.